Hej, cieszymy się, że jesteś na naszej kolejnej szokującej historii. Miłego oglądania. To co, Walia, idziesz dzisiaj z koleżankami na zakupy sukienkowe? Nie zamierzam zamawiać sukienki u Diora, powiedziała ze śmiechem Walentyna. Zamierzam zobaczyć coś ciekawego, designerskiego, ale nie z dziewczynami. No tak, zobaczymy z dziewczynami coś ciekawego, designerskiego, ale nie martw się, astronomicznych kwot nie planuję wydawać na tę sprawę. Lew spojrzał z miłością na swoją jedyną córkę. Biznesmen był dumny, że udało mu się wychować w niej skromność i umiejętność właściwego gospodarowania pieniędzmi, ale mimo to czasem zdarzały się przypadki, gdy Walia zbyt dosłownie rozumiała znaczenie słowa gospodarka. Kochanie, wiesz, że dla twojego szczęścia jestem gotów zrobić wszystko. Tato, nie zaczynaj, proszę. Spojrzała na niego błagalnie, mówiłam ci 1000 razy, Igor to mój jedyny, moja bratnia dusza. To, że się spotkaliśmy, jest jednym na milion. Pamiętam, Lew uniósł pojednawczo ręce, nawet nie chodzi o to. Chodzi o to, że nie wahasz się prosić mnie o wszystko, co uważasz za potrzebne na swoim ślubie. W końcu po co zarobiłem te wszystkie miliony? W oczach dziewczyny siedzącej naprzeciw niego przy stole obiadowym była taka czułość i ciepło, że serce bogacza mimowolnie zabolało. W tych chwilach Valentine była niewiarygodnie podobna do swojej matki. Dziękuję, tato, jesteś najlepszy. Powiedziała i wstała, przechylając się przez stół i mocno przytulając Lewę. Valentine pocałowała ojca w policzek i pospiesznie ruszyła do swojego pokoju BY, przygotować się do przedślubnych zakupów. Och, kochanie, powinieneś wiedzieć, jak mi przykro, że nasza matka nie będzie przy tobie. Jestem pewien, że byłaby szczęśliwa, widząc, na jaką mądrą i piękną dziewczynę wyrosła jej córka, pomyślał sobie biznesmen z lekkim smutkiem. Inessa Michajłowna, żona milionera, zmarła, gdy dziewczynka miała ledwie 4 lata kobieta, niestety nie poradziła sobie ze skutkami poważnej choroby dziedzicznej. Choroba krwi, uśpiona w organizmie żony biznesmena przez te wszystkie lata, nagle zaczęła postępować w ogromnym tempie, tak że lekarze po prostu nie mieli czasu nic zrobić. Wypaliła się w ciągu zaledwie kilku miesięcy, a dzień jej śmierci był jednym z najbardziej czarnych w życiu Lewe. Od tego czasu wychowywał Valentinę niemalże sam, sporadycznie uciekając się do pomocy niań. Oczywiście później, gdy dziewczynka podrosła i poszła do szkoły, mężczyzna zatrudnił dla niej wspaniałą guwernantkę, do której obowiązków należy nie tylko opieka nad małą Walią, ale także pomoc w nauce i lekcjach. Na szczęście Walia od najmłodszych lat rozumiała, jak odpowiedzialną pracę wykonuje jej ojciec, dlatego nie sprawiała mu większych problemów w wychowaniu. Walia wyrosła na bardzo bystrą, poważną i dojrzałą dziewczynę. Po szkole, którą notabene ukończyła ze złotym medalem bez problemu, dostała się na jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w stolicy. Lew zdobył swój majątek dzięki uczciwej i ciężkiej pracy. Zaczynał od samego dołu, pracując na pół etatu jako urzędnik w banku. Stopniowo, dzięki uporowi i odpowiedzialności, mężczyzna zdołał zbudować karierę i został odnoszącym sukcesy kierownikiem sieci oddziałów regionalnych dużego holdingu bankowego. Tylko jego zdrowie z biegiem lat zaczęło się pogarszać. Oczywiście zarządzanie tak wielkim gigantem finansowym zawsze było kłopotliwe, a czasem nawet niebezpieczne. Rywale biznesmena nieustannie mieli się na baczności, czekając na moment, w którym Lew popełni jakiś rażący błąd, który mógłby otworzyć im lukę prawną, pozwalającą na zdobycie władzy nad wszystkimi jego interesami i kapitałami. Nic dziwnego, że do swoich szacownych lat mężczyzna zaczął częściej narzekać na słabe zdrowie, wtedy serce zasiada, wtedy ciśnienie wzrasta tak, że czas wezwać karetkę. I wtedy, na ostatnim roku studiów, jego Valentine spotkała się z Igorem, jej przyszłym narzeczonym. Dla Lew to było kompletne zaskoczenie, bo ostatnio jego ukochana córka skupiła się wyłącznie na nauce, a chłopaki nawet nie myślą o. I nagle, jak mu później opowiadała, na jednej z imprez studenckich, na którą początkowo nie chciała iść, spotkała dziwnego, postawnego chłopaka, którego ciemnoniebieskie oczy całkowicie urzekły młodą studentkę. Tato, wyobrażasz sobie? Igor sam podszedł do mnie i zapytał, czy ja kocham Turgieniewa? Walia opowiadała pospiesznie ojcu, dysząc z zachwytu. Zapytałam go, dlaczego cię to interesuje. A on powiedział, że zauważyłem w twojej torbie fragment książki z jego wierszami. Turgieniew to też mój ulubiony pisarz. Boże, nie wyobrażasz sobie, jak się wtedy martwiłam. Dziś już prawie nikt nie czyta klasycznej poezji, ale Igor. A córka zaczęła go zasypywać różnymi faktami o tym chłopaku, słuchają tej samej muzyki,
mają ten sam gust literacki i filmowy, skończył ten sam wydział co Walentyna, tylko rok wcześniej. Krótko mówiąc, panowała między nimi taka sielanka, że Lew po prostu nie mógł się zdobyć na to, żeby powiedzieć choć jedno słowo przeciw, kiedy Igor przyszedł do niego, żeby prosić o błogosławieństwo i rękę córki. Jednocześnie sam biznesmen nie lubił zbytnio pana młodego, było w nim coś, co Lewowi przeszkadzało. Nie potrafił tego wyjaśnić, ale czasem wydawało mu się, że młody niebieskuki brunet robi tylko coś weszącego w ich domu. Ale naprawdę nie mógł zrujnować szczęścia swojej córki własnymi rękami, prawda? Z ciężkim sercem ojciec udzielił błogosławieństwa i zajął się większością wydatków związanych ze ślubem. Perłowo-różowa limuzyna przejechała gładko główną ulicą miasta, poprzedzona jeszcze trzema śnieżnobiałymi samochodami zagranicznej klasy biznes, które razem tworzyły niewiarygodnie piękną ślubną motorykę. Walentyna, ubrana we wspaniałą białą suknię z ręcznymi haftami i mnóstwem mieniących się kryształków, trzymała w ręku tradycyjny bukiet panny młodej i cała drżała z oczekiwania na główne wydarzenie swojego życia. Już za godzinę ona i Igor mieli przejść ceremonię uświęcenia małżeństwa, po której oficjalnie staną się mężczyzną i żoną. Walia nie mogła się doczekać chwili, kiedy pan młody włoży na jej palec obrączkę. Następnie para wraz ze wszystkimi gośćmi udałaby się do wynajętej na ten dzień restauracji, gdzie, jak zapewniał ojciec, czekała ich niezapomniana uczta na 120 osób oraz może pierwszorzędnej zabawy. Walia uśmiechnęła się i położyła dłoń na wierzchu jego. Igor oderwał się od własnych myśli i z ekscytacją spojrzał na ukochaną: wszystko w porządku. Tak odpowiedziała, po czym lekko ścisnęła jego palce: jesteś po prostu taki troskliwy. Czy to ja, czy martwisz się bardziej ode mnie? Walia zapytała bez ukrytego planu, czuła to samo, miło było pomyśleć, że oni, ze swoim wybrankiem, pokrywali się nawet w tak drobnych sprawach. Oczywiście, jakżeby inaczej. Odpowiedział z uśmiechem Igor. Ten dzień po prostu musi być najdoskonalszy. Szkoda tylko, że Lew nie może być obecny. Tak, ja też, powiedziała z westchnieniem Walia, ale obiecałam mu, że będziemy mieli z tobą najpiękniejszą sesję zdjęciową. Chcę, aby mój tata cieszył się patrząc na nasze zdjęcia później. Ojciec Walentyny rzeczywiście, ku swojemu wielkiemu żalowi, musiał zostać w domu. Rano przed ślubem bardzo bolało go serce, a jego osobisty lekarz zalecił mu unikanie dużych ciężarów i alkoholu, co w czasie uroczystości ślubu jego ukochanej córki byłoby prawie niemożliwe. W porządku, Walenty, nie przejmuj się tym, powiedział biznesmen do swojej córki, panny młodej po prostu trochę odpocznę i będę jak nowy. Mężczyzna uśmiechnął się lekko przykro mi, ale zarezerwowałem ci świetnego operatora, więc później obejrzę cię na dużym ekranie. Valentine była ogromnie zasmucona, że jej ojciec zachorował i że nigdy nie będzie miał okazji zobaczyć swojej córki w sukni ślubnej. Nagle limuzyna dla nowożeńców zatrzymała się. Walia nie od razu zrozumiała, co się stało, więc uchyliła okno i wychyliła głowę na zewnątrz, żeby się przyjrzeć. Przyczyną nagłego zatrzymania się automobilu był starszy bezdomny, około 50-letni mężczyzna, powoli przechodzący przez jezdnię na przejściu dla pieszych. Ciągnął za sobą stary wózek dziecięcy. Walentynę w pierwszej chwili pomyślała, że to dziecko, ale kiedy żebrak wyszedł na środek drogi, wyraźnie odróżniła puste butelki i wystający z nich spory kawałek kartonu. Córka biznesmena słyszała, że bezdomni często używali takich wózków jako narzędzia do zbierania makulatury, szkła i innych materiałów ze śmietników, które następnie mogli oddać do punktów skupu i otrzymać za to pieniądze. Bezdomny nie wyglądał na alkoholika, ale poruszał się bardzo powoli. Wydawało się, że jest w stanie omdlenia i ledwie może dostrzec, co się wokół niego dzieje. Walia zauważyła, że żebrak był ubrany w poszarpane, ale czyste i schludne ubrania, więc nie było to spowodowane tym, że zażywał napoje alkoholowe. Panna młoda pomyślała, że może jest chory, dlatego tak ostrożnie dreptał, żeby nie upaść na środku drogi. No, co ty tam kopiesz? No już, pospiesz się. Nie widzisz, że zbliża się ślub? Tymczasem kierowca limuzyny krzyczał na niego, popychając biednego żebraka. Igor też był wyraźnie zdenerwowany, próbował wyjrzeć przez okno, po czym usiadł z powrotem. Irytująca przeszkoda na drodze, jak się wydawało, strasznie go denerwowała. Czy niedługo będzie na miejscu? Nie. Pan młody zapytał z pretensją. A skąd ja mam wiedzieć? Przyklejony jak senna mucha. Uderzył z rozpaczą kierowcę w kierownicę. Klakson wydał wysoki dźwięk i w tym momencie żebrak odwrócił się w stronę limuzyny.
Mężczyzna spojrzał na Valentinę, jakby zamarł. Przez kilka sekund patrzył na nią w milczeniu, a potem w jego oczach zaczęły błyszczeć łzy. Oksana! Moja córka! Krzyknął nagle, po czym wartko pogalopował w stronę swojej oblubienicy. Walia była zdezorientowana, nie wiedząc jak zareagować. Córko! Kochanie! Dlaczego wcześniej nie dałaś mi znać o sobie? Prawie cię pochowałem. Pozwól mi się chociaż przytulić. Mówił dalej Drifter, próbując jednocześnie wciągnąć oszołomioną Walentynę z powrotem w swoje ramiona. Chwileczkę, człowieku, zręcznie wyślizgnęła się z jego uścisku panna młoda, nie wiem, w czym masz problem, ale nie jestem twoją córką. I nie nazywam się Oksana. Żebrak przerwał, patrząc na dziewczynę z niewymownym smutkiem w oczach. No nic, nic. Rozumiem, komu potrzebny jest jakiś stary menel? Igor, czyżby to był ktoś, kto nie znał się na rzeczy? Przerażona Walia zawołała pana młodego i ten wyskoczył z limuzyny. Człowieku, co ty robisz? Zapytał go niegrzecznie, mówiłem ci, żebyś się zmieszał. Skończ z tymi bzdurami, wystraszyłeś moją narzeczoną na śmierć. Lepiej wyjdź stąd, zanim cię spoliczkuję. Staruszek patrzył na niego, jakby nie miał nic przed sobą, nie mów tak do mnie. Młodzieńcze powiedział powoli, jestem przecież dużo starszy od ciebie i mam prawo do pewnego szacunku. Co? Co? Igor mruknął wysokim tonem i nagle wziął zamach na starca. Mogła zauważyć, że żebrak cierpi na wysoką gorączkę i kaszel. Czerwone plamy na jego policzkach i lekkie dreszcze, od których nie mógł stać prosto, mówiły same za siebie. Igor, dlaczego jesteś taki? Po raz pierwszy spojrzała na niego z wyrzutem. Po raz pierwszy spojrzał z wyrzutem na nią. Nie widzisz, że on jest chory? Valentine współczuła bezdomnemu. Może i była bogata, ale miała szczodre serce i zawsze współczuła ludziom, którzy znaleźli się w ciężkich czasach. Powinniśmy zadzwonić na policję. Mężczyzna miał złote serce, ale miał szczodre serce i zawsze współczuł ludziom, którzy popadli w ciężkie chwile w swoim życiu. Walia potrząsnęła głową. On po prostu wziął mnie za swoją córkę, to wszystko. Kto wie, może zniknęła, albo jeszcze gorzej. Nie, nie mogę tego tak zostawić. Z tymi słowami panna młoda podeszła do jednego z białych samochodów, wyjęła z torebki kilka dużych banknotów i podała je kierowcy, masz. Proszę wziąć te pieniądze i zawieźć tego człowieka do szpitala. Valentine skinął na bezdomnego, który wciąż stał, z nisko opuszczoną głową i zataczał się z gorączką palącą go od środka. Jedną ręką wciąż ściskał wózek, jakby był do niego przyzwyczajony, drugą próbował otrzeć łzy, które spływały po jego zarośniętych, suchych policzkach. Zrobimy wszystko jak najlepiej, Valentino Lwowna, odpowiedział szofer i pomógł wyczerpanemu bezdomnemu wsiąść do samochodu. Kiedy odjechali, Valentina mimowolnie dotknęła czoła, głowa też ją bolała. Wzięła kilka głębokich wdechów i wydechów, żeby się uspokoić, za plecami usłyszała niezadowolony głos swojego przyszłego męża. Walia, weźmy drugie my dziś ślub, czy nie? Już jesteśmy spóźnieni o 20 minut z tym boom. Walentyna spojrzała na Igora i po raz pierwszy, odkąd się poznali, zaczęła się zastanawiać, czy naprawdę zna człowieka, z którym zamierza związać swoje życie. W końcu uznała, że zachowanie Igora było agresywne, bo martwił się o ślub, a także dlatego, że bał się, iż żebrak może ją skrzywdzić. Pomimo tego, że kawałkada weselna była dość spóźniona, ślub Igora i Walentyny i tak się odbył. A Igor do ostatniej chwili zachowywał się tak, jakby dziewczyna swoją uwagą o bezdomnym obraziła go do głębi. Młody człowiek uspokoił się dopiero wtedy, gdy urzędnik stanu cywilnego ogłosił ich mężem i żoną. Włożył obrączkę na palec swojej prawowitej żony i odetchnął z ulgą, mówiąc radośnie do panny młodej i wszystkich świadków: a teraz, moi przyjaciele, czeka na nas restauracja. Goście zgodnie zakrzyknęli i ruszyli w stronę wyjścia, przepuszczając szczęśliwą parę młodą. Resztę dnia spędzili w luksusowej restauracji, ciesząc się piękną muzyką na żywo. Jak się okazało, Lew zamówił dla swojej córki zespół, wyśmienitym jedzeniem i zabawnymi konkursami, które przeprowadzał showman Kotwicz. Jedyne, co zajmowało młodą nowożeńców, to myśl o tym biednym bezdomnym, którego wysłała do szpitala. Dziewczyna była do głębi serca wzruszona szczerością jego słów o zaginionej córce. Zastanawiała się, jak czułby się jej własny ojciec, gdyby coś takiego spotkało ją.
Kilka dni później Valentine postanowiła odwiedzić biedaka i jednocześnie sprawdzić, czy nie potrzebuje on jeszcze jakiejś pomocy. Po poproszeniu kierowcy motoru o adres szpitala, do którego zabrał mężczyznę, Valentine przygotowała się i pojechała tam. Po dotarciu do szpitala, Valentine udała się do głównego lekarza, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę stało się z bezdomnym mężczyzną. Wyjaśniła sytuację i zapytała, czy może odwiedzić nieszczęśliwego człowieka. Nie musisz się martwić o jego stan. Danilow okazał się twardym orzechem do zgryzienia, mimo że trafił do nas w bardzo poważnym stanie, odpowiedział lekarz. Czy to coś poważnego? Valia zaniepokoiła się. O to chodzi, tak wzruszył ramionami lekarz. Miał zaawansowane stadium zapalenia płuc i gdybyście nie przysłali go do nas, mogłoby się to skończyć tragicznie. Udało nam się podać mu wszystkie niezbędne leki, podłożyć kroplówkę i zastrzyki, ale ryzyko dalszego zapalenia wciąż istnieje. Lekarz zaprowadził Valentynę do pokoju żebraka, a dziewczyna zapukała delikatnie przed wejściem. Gleb. Valia ostrożnie przywołała jego imię. Czy mogę wejść do środka? Oczy Gleba błysnęły radością, gdy tylko zobaczył swojego gościa. No, oczywiście, wejdź. Jakże się cieszę, że cię widzę, panie. Czy rozpoznałaś swojego ojca? Valentina uśmiechnęła się skromnie i weszła do pokoju, usiadła na krześle obok łóżka mężczyzny. Gleb, ja nie jestem Oksana. Mam na imię Valentina i jestem naturalną córką biznesmena Lwa Białodworcewa. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego uważasz, że jestem twoją krewną? Danilow chciał się uśmiechnąć, ale zawahał się, patrząc uważnie na dziewczynę. Radość w jego źrenicach zaczęła powoli gasnąć, niczym płomień palącej się świecy. Jak to możliwe? Wychowywałem cię od dziecka, byłaś tylko niemowlakiem. Pamiętasz swoją matkę? Gleb spojrzał na dziewczynę z nadzieją, ale ta potrząsnęła przecząco głową. Nawet nie wiem, o czym teraz mówisz. Moja matka zmarła, kiedy miałam 3 lata. Od małego wychowuje mnie tylko ojciec. Po prostu nie mogę być twoją córką, wiesz. Wydawało się, że mężczyźnie w końcu zaświtało, że siedząca przed nim dziewczyna nie jest jego córką. Pocierając twarz dłonią, zapytał zmęczonym głosem Valię: w takim razie po co tu przyszłaś? Nie myśl, że jestem ci wdzięczny za przywiezienie mnie do szpitala i opłacenie leczenia, ale jeśli nie jesteś Oksaną, to czego ode mnie chcesz? Valentina spojrzała na Gleba ze szczerym ciepłem, chcę ci pomóc. Ale najpierw muszę dowiedzieć się, jak znalazłeś się na ulicy. Może uda mi się ułatwić ci życie. Danilow westchnął ciężko, a potem podniósł ręce, jak możesz pomóc? Sam jestem w pewnym stopniu winien temu, co mnie spotkało. Mężczyzna z zakłopotaniem wykręcił rękami kołdrę, najwyraźniej bardzo zdenerwowany i zaczął swoją smutną opowieść. Wszystko zaczęło się 3 lata temu. Wtedy byłem jeszcze normalnym człowiekiem, miałem dobrą pracę w hucie, piękną żonę i córkę Oksanę, moją największą radość w życiu. Znów spojrzał na Valię, ale tym razem z żalem. Kiedy to się stało, ja i moja żona Vera nie mieliśmy pojęcia, co robić. Oksana pracowała jako turoperator sprzedający wycieczki do rezerwatów regionu i sąsiednich miast, organizowała wycieczki. Lubiła to wszystko i lubiła swoją pracę. I wtedy szef wysłał ją w podróż służbową do Piotra. Musiała jechać pociągiem, tak było taniej. Moja córka miała tam zawieźć dużą sumę pieniędzy, a ja odwodziłam ją od tego wyjazdu jak tylko mogłam. Serce mi wtedy pękało, jak młoda dziewczyna mogła sama zabrać tak dużą sumę pieniędzy. Gleb otarł pięścią łzy, które napłynęły mu do oczu na wspomnienie córki, po czym kontynuował: w ogóle nie dostać mój Oksanochka do tego przeklętego Piotra. Co się z nią stało, Vera, i ja nie wiedziałem. Moja żona przez pół roku była czarna, bo policja nie mogła znaleźć Oksany i nie mogliśmy jej też pochować, nie było ciała. Bezdomny zacisnął pięści w złości i mruknął przez łzy: Boże, jak niesprawiedliwie jest na tym świecie. Gleb zaszlochał i powiedział cicho: Vera zmarła na zawał rok później, zostawiła mnie samego. Boże, tak mi przykro. Valentina szczerze mu współczuła. Valentina przytaknęła i skończyła swoją wypowiedź. Byłem tak pijany, że przez kilka dni nie mogłem się obudzić. Miałem nadzieję, że umrę we śnie i pójdę prosto do moich dziewczyn. I wtedy pojawili się ci czarni realiści. Odurzyli mnie, nawet nie pamiętam, jak podpisywałam papiery. Okazało się, że oddałam im swoje mieszkanie dobrowolnie.
Wyrzucili mnie na ulicę i od tego czasu przez ostatnie 2 lata mieszkam w barakach i starych, opuszczonych budynkach. I nie chcesz się z tego wszystkiego wyrwać? Walia zapytała go ostrożnie. Po co? Smutno patrząc na dziewczynę, powiedział bezdomny. Co mi da dążenie do czegoś lepszego, skoro 2 najdroższe osoby w moim życiu nie żyją? Nawet nie wiem, czy Oksana żyje, najprawdopodobniej jest na tamtym świecie, razem z Werchką, skoro tyle lat się nie pojawiła. W tym momencie mężczyzna jakby sobie coś przypomniał i sięgnął do koszuli leżącej na kieszeni na piersi i wyjął małe zdjęcie. Masz, patrz, kochanie, Daniłow podał dziewczynie zdjęcie, to moja Oksana. Walentyna wzięła zdjęcie i uważnie przyjrzała się przedstawionej na nim młodej kobiecie. W sekundę później Walentyna poczuła się tak, jakby została polana lodowatą wodą, jej ręce i nogi drżały, a serce biło szybciej. Chociaż zdjęcie było dość poszarpane, a w niektórych miejscach jego krawędzie zaczęły się nawet kruszyć, twarz dziewczyny była bardzo jasna i ostra, tak jak twarz Walentyny. Oczywiście włosy i ubranie tej nieznajomej bardzo różniły się od tych noszonych przez córkę biznesmena, ale rysy, a nawet kolor oczu, wszystko mówiło, że Oksana przypominała Walię, jakby była jej siostrą bliźniaczką. Mój Boże, twoja córka i ja mamy taką samą twarz. Dziewczyna zagazowała. A więc Gleb nie kłamał, musiał myśleć, że Walentyna jest jego córką. Przytaknął bezdomny, uśmiechając się słabo. To mistyczne, prawda, jak moja córka może mieć tak dokładne podobieństwo? Walentyna spojrzała na niego poważnie, a potem powiedziała stanowczo. Nie wiem, Gleb, co z doppelgangerami, ale na pewno spróbuję dowiedzieć się, co się stało z twoją Oksaną. Obiecuję ci. Po tych słowach dziewczyna pożegnała się z żebrakiem i poszła prosto do ojca. Choć stanu Wali nie można było nazwać inaczej niż stanem szoku, zrozumiała, że jedyna osoba, która może mieć choć część odpowiedzi na jej liczne pytania, teraz w swoim domu, w gabinecie. Kiedy Lew dowiedział się o tej sytuacji i o tym, że jego siostra Valerie może być jego bliźniaczką, początkowo, ku wielkiemu zaskoczeniu, próbował zwalić to wszystko na żart, a potem, przez jakiś czas zaprzeczał, mówiąc, że nie rozumie, co chce od niego usłyszeć jego córka. Ale kiedy Walentyna opowiedziała ojcu, jak cierpiący z powodu Epsini Gleb przez te wszystkie lata i jak tragiczna dla niego była strata całej rodziny, serce Lewe zmiękło i poprosił córkę, żeby usiadła, zanim biznesmen powie jej całą prawdę o swoich narodzinach. Walia, córko, nie bierz sobie wszystkiego do serca, ostrzegł ją ojciec, cokolwiek się teraz dowiesz, wiedz, że twoja matka i ja zawsze kochaliśmy cię jak swoją. Nic innego nie ma znaczenia. Co masz na myśli, mówiąc, jak swoją matkę? Valentine zmarszczyła brwi. Adoptowałeś mnie, prawda? Niezupełnie westchnął biznesmen. Widzisz, Inessa i ja przez długi czas nie mogliśmy mieć dzieci w naturalny sposób. Zabiegi, którym się poddawaliśmy, niestety, niepłodność okazały się dla nas obojga bezlitosnym wyrokiem. Inessa bardzo się martwiła, a ja, patrząc na jej cierpienie, zaproponowałem, żeby spróbowała czegoś w rodzaju macierzyństwa zastępczego. Co? Walia nie mogła uwierzyć własnym uszom. Oczywiście, w tamtych czasach nie było to całkiem legalne, kontynuował Lew, patrząc na córkę z zakłopotaniem, ale znaleźliśmy kobietę, która zgodziła się dać nam swoje dziecko. Miała na imię Vera. Walentynie wydawało się, że podłoga pod nią powoli zaczęła się odsuwać. Na chwilę pociemniało jej w oczach, ale podjęła ogromny wysiłek, aby nie zemdleć i do końca poznać tajemnicę. Vera mieszkała wtedy z rodzicami w zniszczonym domu i bardzo potrzebowała pieniędzy na przeprowadzkę do nowego, przestronnego lokum, opowiadał ojciec Bali. Tak się złożyło, że zaszła w ciążę z bliźniakami od złego człowieka. On odmówił uznania dzieci, a Vera nie wiedziała, co dalej robić w tym momencie. Termin był już zbyt długi, a ona nie miała możliwości przerwania ciąży. Więc nie jestem nawet twoją własną córką. Usta Valentina pobladły ze zmartwienia. Ale to nie robi żadnej różnicy. Uspokajał ją ojciec. Tak, wtedy nie mieliśmy pisemnej umowy, jak dziś, tylko ustne porozumienie. Ale Vera okazała się uczciwą kobietą i po urodzeniu bliźniąt jedno z nich nam oddała, a drugie zatrzymała. Nie martw się, w niczym jej nie oszukaliśmy, dostała dokładnie tyle pieniędzy, żeby kupić sobie nowe mieszkanie w ładnym domu. Walentyna nie wiedziała, co myśleć. To, co powiedział jej ojciec, było przestępstwem. Z drugiej strony, ona i jej matka w rzeczywistości pomogły całej rodzinie.
Co by się stało z Werą, gdyby zabrała dwójkę swoich małych dzieci do domu, który zaraz się rozpadnie? Inessa dowiedziała się przez znajomych ze szpitala, że Vera wyszła za mąż pół roku później, zakończył swoją opowieść, lew jej mąż okazał się dobry i od razu adoptował dziewczynkę. Podobno to ten Daniłow. Wątpię, żeby wiedział cokolwiek o moim układzie z Werą. Prosiliśmy ją, żeby nikomu o tym nie mówiła, a sądząc po jego reakcji na ciebie, nadal nie miał pojęcia. Walia usiadła na krześle, mocno chwytając się jego miękkich podłokietników, myślała, że zaraz rzemdleje. A więc mam siostrę bliźniaczkę i to ta sama Oksana, za którą uważał mnie Gleb. Powiedziała bardziej do siebie niż do ojca. Biznesmen spojrzał na córkę z niepokojem, doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co czuła w tym momencie. Kochanie, ale Oksana nie żyje. Nie możesz niczego zmienić, a już na pewno nie możesz zrobić nic, żeby pomóc Głębowi. Mogę oczywiście poprosić go o pracę, ale nie jestem pewien, czy zostanie zatrudniony gdziekolwiek powyżej Woźnego. Walentyna nagle się obudziła. Nie, tato. Właśnie w tym rzecz, że policja nigdy nie znalazła jej szczątków. Możliwe, że Oksana żyje, ale z jakiegoś powodu nie odbiera telefonu. Chcę spróbować ją odnaleźć, ale będę potrzebował do tego twojej pomocy. Biznesmen tylko wzruszył ramionami. Tak, wszystko posłusznie, zgodził się Lew. Jeśli uważasz, że to może w jakiś sposób pomóc twojej nowej znajomej, jestem jak najbardziej za. Dzięki, tato, podziękował Walia. Naprawdę muszę ją znaleźć i zrobię wszystko, co będzie trzeba. Igor, w przeciwieństwie do swojego teścia, nie docenił planów uratowania siostry Walentyna. Miał nadzieję, że biznesmen wkrótce pójdzie do nieba, a Igor, jako pełnoprawny małżonek jego córki, weźmie całą fortunę zmarłego w swoje ręce. Walia, po co ci to? Zapytał z oburzeniem małżonek. Co za głupi pomysł wpadł ci do głowy? Jeżeli przez 3 lata nie znaleziono człowieka, to znaczy, że albo nie chce, albo już dawno nie żyje. Oszczędź pieniądze ojca, proszę. Walentyna zmrużyła oczy i zapytała męża niskim głosem, dlaczego tak bardzo zależy ci na pieniądzach ojca. Igor, ostatnio tak dziwnie się zachowujesz, że cię nie poznaję. Co z tego, że próbuję przemówić do rozsądku mojej zbyt romantycznej żonie? Natychmiast zmieniając swój ton na łagodny, Igor zapytał ją. Młody człowiek delikatnie objął żonę w pasie i powiedział miodowym głosem, nie zabraniam ci szukać kogoś, tylko nie spieszmy się. Może twoja Oksana sama się znajdzie, kiedy zdecyduje, że nadszedł czas jej powrotu. Walia nie zmieniła zdania męża, lecz wynajęła 3 detektywów, z których każdy miał za zadanie znaleźć wszelkie możliwe informacje na temat zaginionej dziewczyny. Córka biznesmena rozumowała w ten sposób, że tak czy inaczej jeden z nich na pewno znajdzie koniec nici, za którą Walia w końcu będzie mogła znaleźć ślady swojej zaginionej siostry. Od czasu zatrudnienia detektywów minęły prawie 2 miesiące, a żadnego przesunięcia w planowanej sprawie nie spodziewano się. Walia była na skraju rozpaczy, gdy niespodziewanie zadzwonił do niej Oliver, najstarszy i najbardziej doświadczony z 3 poszukiwaczy. Walentyna Lwowna, tańcz. Wygląda na to, że mamy właściwy trop. Kobieta, o której mówiłeś, mieszka teraz w odległej wiosce w Tajdze. Technicznie jest żoną miejscowego Jagera, ale pojawiła się w tych stronach dokładnie 3 lata temu i nikt nigdy wcześniej jej nie widział. Jak ma na imię? Zapytała z podnieceniem w głosie Walia. Jest tylko jedna rozbieżność, powiedział detektyw z wahaniem. Leśniczy nazywa swoją żonę Anfisą, ale coś mi się wydaje, że nie mówi prawdy. Co sprawia, że tak myślisz? Młoda kobieta nie zrozumiała, wręcz przeciwnie, pomyliliśmy się i ta dziewczyna nie jest moją siostrą. Jak mogę to powiedzieć, odpowiedział enigmatycznie Oliver, rzecz w tym, że Anfisa to imię żony zmarłego leśniczego. Zginęła 5 lat temu, po ataku niedźwiedzia na ich domek. Ach, tak. Walentyna westchnęła aprobująco. Wieśniacy mówią, że nowa żona leśniczego rzeczywiście przypomina tamtą pierwszą Anfisę, ale i tak przysięgają, że to zupełnie inna kobieta. Ok, wezmę pierwszy lot, zapewniła go i rozłączyła się. Kiedy córka biznesmena dotarła pod adres w towarzystwie strażników ojca, ze zdziwieniem stwierdziła, że stoi przed dobrze zbudowaną z mocnych bali leśniczówką. Na podwórzu biegało kilka kurczaków, a koza przechadzała się niespiesznie, chrupiąc trawę. Drzwi otworzyła kobieta, na której widok Walia pomyślała, że patrzy w lustro, tak bardzo były do siebie podobne. To była, bez wątpienia, Oksana. W ramionach jej siostry siedziało roczne dziecko, chłopiec.
Z zainteresowaniem wpatrywał się w gościa, który przybył do ich domu. Witaj, kogo szukasz? Żona leśnika zapytała spokojnym tonem. Zdawała się nie zauważać uderzającego podobieństwa między nimi. Przyszłam się z tobą zobaczyć. Masz na imię Anfisa, prawda? Tak powiedziała powoli i spojrzała uważniej w twarz Wali. Wydawało się, że w tym momencie zaczęła rozumieć. Matko Boska. Anfisa jęknęła i instynktownie wykofała się do domu. Kim jesteś? Czego chcesz od nas, Pieti i mnie? A ty wyglądasz jak ja. Głos kobiety już prawie wdarł się w krzyk, gdy z sąsiedniego pokoju rzucił się na nią mąż. Jedno spojrzenie na Walentynę wystarczyło, by pokazać mu, co się stało. Nie martw się, kochana, ona nie zrobi ci krzywdy, powiedział, próbując uspokoić żonę. Ta kobieta chyba przyszła porozmawiać. Właśnie tak, mam ci coś ważnego do powiedzenia, Anfisie. Pół godziny później, gdy wszyscy się już uspokoili, pani domu postawiła czajnik na kuchence i usiadła przy dużym stole. Naprzeciwko niej siedział jej mąż, Fiodor, i dziwny przybysz z miasta, wyglądający jak dwa groszki w stronku. Walentyna wyjaśniła, kim jest, i opowiedziała rodzinie, kim jest sama Anfisa. Kiedy poznała jej prawdziwe imię, Oksana zmarszczyła brwi tak mocno, że na jej czole pojawiła się wyraźna, głęboka, pozioma zmarszczka, Gleb. Tato, próbowała sobie coś przypomnieć, ale chyba jej się nie udało. Przepraszam, powiedziała w końcu, ale ja w ogóle nic nie pamiętam. Fedenka znalazła mnie w lesie, niedaleko kolei. Nie pamiętam nawet, jak się tam znalazłam, obudziłam się dopiero tutaj. To prawda, potwierdził leśniczy, właśnie robiłem obchód. Widzę coś czerwonego w trawie. Podszedłem więc bliżej, żeby się przyjrzeć, a tam była ona. Mężczyzna spojrzał w dół, nie mogąc poradzić sobie z trudnymi wspomnieniami. Moja żona zginęła kiedyś w ten sposób, kontynuował, tylko że ją okaleczył niedźwiedź, a Anfisa miała rozbitą głowę. Oczywiście nie mogłem jej zostawić w środku lasu. Zabrałem ją do siebie i wyszedłem na zewnątrz najlepiej jak potrafiłem. Nie miała przy sobie żadnych dokumentów, więc chyba została okradziona i wyrzucona z pociągu. Jej stopy były pokryte tłustym olejem, jakby przez jakiś czas po upadku czołgała się po torach, aż w końcu straciła przytomność. Tak musiało być, przytaknęła mu Walia, twój tata, Gleb, od początku zakładał coś takiego. Mówił, że masz przy sobie dużo pieniędzy, że zabierasz je do innego miasta, za pracą. Oksana długo siedziała, zagrzebana w sobie, ale stopniowo przez jej twarz przemknęły jakieś przebłyski pamięci, chyba. Chyba zaczynam sobie coś przypominać. Jeszcze trochę niewyraźnie, ale... Zwróciła wzrok z powrotem na Walentynę, ale ty i ja mamy być siostrami? Wiem, byłam w szoku, gdy się dowiedziałam, powiedziała Walentyna, uśmiechając się do niej. Mały Piotruś cicho podczołgał się do córki biznesmena i delikatnie pociągnął ją za krawędź spodni, o, jakie to urocze. Czy to synek twój i Fiodora? Oksana zarumieniła się, a Fiodor z dumą wyjaśnił, kiedy Anfisa, to znaczy Oksana, wyzdrowiała, zdaliśmy sobie sprawę, że oboje czujemy do siebie to samo. Pomyśleliśmy więc, że po co mamy się czegokolwiek dowiadywać, gdzieś chodzić? Mamy siebie i to jest najważniejsze. Zaczęliśmy żyć jak mąż i żona, a potem, ni stąd, ni zowąd, pojawiła się Petenka. Tak, ale mój syn ma duże problemy zdrowotne, dodała ze smutkiem Oksana, biorąc syna od męża i biorąc go w ramiona. Mój syn cierpi na chorobę serca. Co za koszmar! Walia wydyszała zrozpaczona, a co mówią lekarze? Fiodor lekko zmarszczył brwi, mówią, że potrzebna jest operacja i trzeba ją zrobić teraz. Ale to kosztuje tak dużo pieniędzy, że nigdy nie uda nam się ich zebrać. A tu u nas, myśliwych, pensje. Nawet poszliśmy do miejscowego znacharstwa, postawiliśmy świece w kościele, zamówiliśmy modlitwy, wszystko jedno, nic nie pomaga. Fiodor szybko odchrząknął po policzku, potoczyła się skąpa łza, był silnym człowiekiem, ale los syna sprawił, że zapłakał. Lesnik nie wiedział, co można zrobić w takiej sytuacji. Ale pieniądze nie stanowiły problemu. Walentyna spojrzała pieszczotliwie na chłopca. Musimy tylko zabrać go do miasta i pokazać dobremu specjaliście. Ja zapłacę za operację, najważniejsze, że uratuje ona życie mojemu siostrzeńcowi. Oksana pocałowała siostrę w oba policzki i ścisnęła ją w ciasnym siostrzanym uścisku, po czym szczerze podziękowała, wiesz, ja w pierwszej chwili, kiedy cię zobaczyłam, myślałam, że wiedźma na naszym progu przyszła do mojego sobowtóra.
A teraz rozumiem, że jesteś aniołem, który przyleciał do nas, aby uratować naszego syna. Fiodor ze swojej strony również serdecznie jej podziękował, a ona wróciła do domu, by zorganizować tymczasową przeprowadzkę do miasta swoich nowo poznanych krewnych. Leo był bardzo szczęśliwy, słysząc, że Walentyna zdołała odnaleźć własną siostrę. Walentyna nie traciła czasu na umówienie operacji z czołowymi specjalistami z kliniki w Moskwie i miesiąc później Pietia przeszedł udaną operację. Chłopiec ma przed sobą długi okres rekonwalescencji, ale już teraz dochodzi do siebie, co oznacza, że czeka go zdrowa przyszłość. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiła po przyjeździe z mężem do miasta, było spotkanie z Glebem. Gdy zobaczyła swojego ojca, kobieta natychmiast przypomniała sobie wszystko i rzuciła się w ramiona najbliższej i najdroższej osoby, tata. Rozpłakała się na jego piersi. Wybacz mi, że się nie ujawniłam, nie mogłam sobie nawet przypomnieć własnego imienia. Biedna ty, jak o mało nie zginęłaś na ulicy. A mama? Boże, ona też umarła przeze mnie, prawda? Nie obwiniaj się, moje dziecko, Gleb poklepał ją po głowie, uspokajając to, co się stało, jest już za nami. Najważniejsze, że żyjesz i masz się dobrze. Dzięki twojemu Fiodorowi, że uratował cię z lasu i opiekował się tobą przez cały ten czas. Dzięki nim zostałem też dziadkiem, czyż to nie błogosławieństwo? Na starość znów mam córkę, a także wnuka. A jaki mam wspaniały zięć. Wszyscy powinniśmy za to podziękować Walentynie, odpowiedziała matka Petra uśmiechając się przez łzy, gdyby ona straciła nadzieję i przestała mnie szukać, my pomyślcie, jakie to straszne, że już nigdy się nie spotkamy. Walentyna stała przy mnie, tuląc małego Petra i też płakała cicho ze szczęścia. Teraz miała drugą rodzinę i siostrę, z którą mogła dzielić wszystkie ważne wydarzenia w swoim życiu. Tymczasem Lew odkrył bardzo ciekawe nagrania na wewnętrznych kamerach domu, na nich Igor, pod nieobecność żony i teścia, przeszukiwał sejf z kosztownościami i ważnymi dokumentami służbowymi. Drang najprawdopodobniej dostał kod do sejfu od jednej ze służących, z którą był w zmowie. Biznesmen, nie zastanawiając się długo, zadzwonił na policję i wydał nieopierzonego zięcia. Jak się później okazało, Igor pracował dla konkurencji Lewe i miał za zadanie przeniknąć do ich rodziny, aby jak najszybciej ją zrujnować. Cały majątek firmy i część kosztowności Igor miał zostać nagrodzony po wykonaniu zadania, a przy okazji wysłany na śmierć ojca swojej żony. Walia, dowiedziawszy się o wszystkim w jednej chwili zerwała wszelkie więzi ze swoim smutnym samotnikiem, rozwiodła się i wyrzuciła go z domu. Ale Łajdak i tak nie uniknie kary, teraz grozi mu więzienie za szpiegostwo przemysłowe i próbę włamania. Ale Walentyna nie była w najmniejszym stopniu zdenerwowana. Jakiś czas później poznała młodego prawnika o imieniu Jarosław i po półtora roku czułych i uczciwych stosunków wyszła za niego za mąż. Teraz młoda rodzina jest szczęśliwa, a Walentyna oczekuje narodzin pierwszego dziecka, syna, któremu para chce nadać imię Kostia. Walentynę przyjaźni się ze swoją siostrą bliźniaczką i utrzymuje dobre relacje z Glebem, który obecnie studiuje, aby zostać kierownikiem magazynu, który będzie zarządzał własnym sklepem spożywczym Lew. Mężczyzna jest zachwycony tym, że miał okazję, choć w drugiej połowie życia, zacząć od zera. Wsparcie i miłość rodziny pozwoliły mu podnieść się z samego dna, a teraz udowadnia wszystkim potrzebującym, że nawet w najgorszych życiowych okolicznościach nie wszystko jest stracone, a pomoc może niespodziewanie nadejść ze strony, na którą normalnie byśmy nie spojrzeli.